No nie wiem, ten Grid Autosport po 6 latach jeszcze jest coś wart, jak myślicie? Chcę skrzynię ręczną. O, właśnie. Manualna, sekwencyjna. I teraz odpowiednio te biegi muszę sobie poustawiać. I ja się na chwilę wyciszę. Wow! O kurde, jak to się szybko jeździ. Ty patrz, jak się spycha. Zjazd. No i ze skrzynią manualną to jest zupełnie inna jazda, ludzie. Ja chyba do tego kiedyś przegrywałem w tej grze. No powiem wam, jest trudno, ale koniecznie ten. Koniecznie sobie przetestujcie gierę. Zwłaszcza, ona już chyba nie jest dostępna za darmo, ona tam przez kilka dni była chyba za darmo dostępna. I to nie wiem, czy ta niepodstawowa wersja czasem, bez dodatku. O kurde, ale mnie zadymił, zasłonę dymną zrobił. A, teraz ja się wcisnę na Krzysia. Zjazd, dziadu. Tak jest. Tutaj trzeba uważać na te uszkodzenia, to jest bardzo fajne, że faktycznie można ten samochód sobie zniszczyć i już nie móc jechać dalej, nie? Tutaj zaraz będziemy driftować, ja sobie przypomnę to driftowanie, zobaczymy czy dam radę. Ej ludzie, ja kiedyś driftowałem na skrzyni... CO?! To było ostatnie przewinięcie, więc... NO NIE! Ile on waży do cholery! Nie można go... On mnie spycha, on mnie tylko leciutko dotknie, ja już tracę kontrolę nad autem, no hello! Dobra, ja mu się wciskam, nie ma opcji. No! Ja pierdolę, ja sobie chyba na następny raz, jak będę grał w takie gry, to sobie podłączę pulsometr albo coś. O, ten kurde driftem wszystko bierze. Na piątce auto mi się już muli. A tutaj, jak to było tutaj? Działał ten strumień aerodynamiczny, że jak się za kimś jedzie, to... To jakoś szybciej się przyspiesza, czy coś? Jedziesz chyba najprzyciepniejszym samochodem w tej grze, nie musisz tak zwalniać za zakrętu. No jeszcze nie jestem przyzwyczajony do tej mechaniki gry, wiesz? Jestem bardziej przyzwyczajony do Forzy, a tam totalnie inaczej się te samochody prowadzą. Trochę podobnie w niektórych momentach, ale cieszę się, że się w Forzie nauczyłem zmieniać biegi w odpowiednim momencie. To jest bardzo pomocne w każdej grze wyścigowej, która ma jakieś tam namiastki realizmu, bo nie mówię tu o Need for Speedach. Dobra, spróbujemy mniej zwolnić na zakręcie. No, całkiem nieźle, powiem ci. Ale biorę te zakręty szeroko, bo one tutaj przy spadzie są trochę za ten... za mocny spad mają, w sensie przy wewnętrznej, nie? I tam samochód destabilizuje dosyć mocno. Tutaj aż tak nie. Ale tam wcześniej tak. Takie nawroty, takie zakręty w kształcie U. Oh shit. No tutaj jeden zakręt mi poszedł, ale w drugi już się nie zmieściłem. Thank you.
Dobra, zaraz go tam ten. Ja myślę, że to jest taki Krzysiu. I on się wpycha na Krzysia. Poprzednio mieliśmy takiego gościa, nie wiem jak go nazwiemy. A w sumie on już jest nieważny, bo i tak przegrał. Ale ten jest Krzysiu i trzeba się mu wpychać na Krzysia, widzę. Patrz Krzysiu. No żeby nie czasem. Na razie Krzysiu. O kurde, co by w Trackmanii było? Pamiętacie Trackmanię? Kurde, tamto na milimetry trzeba było każdą trasę robić. Jezu, to była okropna gra. Ja muszę sobie pulsometr do tych gier popodłączać, w sensie, żebyście widzieli, jakie to są emocje, zwłaszcza w Trackmanii, nie? I bokiem. Dobra, coraz lepiej idzie. Ale fajnie brzmi. Ale się dziwnie driftuje. Jesus. No dobra, pojedziemy do końca, żeby zobaczyć. Bo ja tu nie ogarniam, ty. To chyba tylko arabskie drifty trzeba robić. Albo na ręcznym jechać, nie wiem. O Jezu, co to za samochody? Okej, 12 miejsce? Ile tu trzeba mieć tych punktów? Po ile oni mają? No dajcie spokój! Jo, piernicz! Nie, ja nie będę tym jeździć. Co? Ja już nabiłem 79 tysięcy? What the fuck? Trzy drifty się nie nadają nawet na 10 tysięcy. Chyba, że można jakoś... Co? 80 tysięcy? What the fuck? Skąd niby? Daj spokój, może ja mam za słabą furę. To jest piątka, nie? Co to było? Ej, no i co? I sporo ludzi jest, nie? Jednak ktoś tam dołączył. Ktoś tam ma hamę. O shit! Co to było? Rzeczywiście to jest Battle Royale. Okej. Okay. Co to było? Ej, jakieś lagi, ktoś gra, ktoś ma internet z McDonalda chyba. Podłączył laptopa tam i o, internet, i lagi teraz w grze robi. Of, co to za teleport, boy. Aha, fajnie, ja też żebym tutaj dał ciała. Ale, jak ja to przeżyłem? Przecież mnie powinno poobracać, już wszystkie strony, a ja po prostu skręcałem w lewo i się samochód obrócił w lewo. What the fuck? Powinien być totalnie bezwładny. O co chodzi? Grid trzyma cenę. No, widziałem właśnie. 170 zł kosztuje taka pełna wersja ze wszystkimi dodatkami. Jak dla mnie, kurde... Ale wiecie, są ludzie, którzy nie za dużo grają w gry i tak sobie popatrzą. O, grid, jakiś tam, coś tam. Nawet nie wiedzą, czy to jest jakaś nowa, czy stara gra. I po prostu to kupią za taką kasę. Naprawdę. I sobie grają i się cieszą, i dla nich to nie ma znaczenia. Ty, ale ten... What? Coś się wydarzyło, co to było? Redukcja biegów i maneta do oporu. Dobra, spróbuję. A to nic nie daje. To nie Forza. Jak zredukujesz tu bieg, to nie hamuje ci aż tak bardzo. Aha, bo tu na czas jedziemy. I ktoś jak na taki... Aha, oto tu biega. To nawet fajny tryb, ale mój Golf nie jest z tego zadowolony, z tego trybu. Zobaczcie, jaki wgnieciony.
Kurde, tu już nawet blacharz nie będzie wiedział, z której strony tłuc. Jak się boi wyprzedzać. Spoko, ja nie będę spychał. Ale on rzuca dupą, on tu próbuje driftować chyba. Trochę mnie tam pozginał, bo w niego uderzyłem. W jego wrak właściwie. Ale jeszcze mi auto samo nie skręca, także to jest dobrze. O, to chyba taka najdłuższa prosta w tej grze, nie? Ło! Co? Jak ja to wszedłem? What? Co się wydarzyło z tym autem? No nie wierzę. W ogóle o co się wydarzyło? Jako leciutko dotknął i coś takie rzeczy? No dobra, tym razem ja zwalniłem. Wcześniej na wyścigu tego gościa ograłem, ale teraz widocznie jest jakoś dużo lepiej pojechał, chociaż też raz się rozbił. Nie no, zniszczenia samochodów są spoko. Tutaj rzeczywiście trzeba uważać na to, żeby się nie rozbić. W Fordzie jest tak, że jak jedziesz, to jak gdzieś chlaśniesz, no to z samochodem nic się złego nie dzieje, nie? A tutaj jednak ta licencja na zniszczenia jest i no masz tego takie konsekwencje dosyć mocne, nie? Jeśli coś przywalisz. No oczywiście stracisz dużo czasu. Wow! Dobra. Wbiję na tą tygielkę, tylko muszę to ogarnąć. Spoko. No ja już chyba nie ogarnę tego gościa. Uciekł mi tą golfiną. Nie no, nie poddaje się jeszcze. O, daleko już jest. Co? Tutaj tak driftem można wejść? Jakbym to lepiej poprowadził, to bym dał radę. Tego drifta. Może bym nawet ciekawie skończył. Jezu, no to było ciężko. Lepszy drift tutaj niż na specjalnym trybie. No. Chociaż ja tam miałem jakieś słabe fury, wiesz? Mi się wydawało, że w gridzie... Nie, to chyba w autosporcie. W Grid Autosport były takie specjalne fury driftowe, z tego co kojarzę. Było, było. A tutaj wygląda na to, że chyba jednak tak nie ma. Fury trochę kosztują. Ile mam? 58 tysięcy, to mi chyba nie starczy na nic, nie? A ja tu chyba wypożyczam te samochody, żeby nimi jeździć. No i tak to wygląda, Grid. Grid 2. Nie Autosport, tylko ten jeszcze starszy, z 2013 roku. Słuchajcie, 6 lat. Ta grama, a nadal wygląda fajnie, nie?